Ja pamiętam, gdy przeszłam do Wolfsburga, to cały czas trener mi powtarzał, że Ewa, mocniejszy pas, mocniejszy pas. Dużo jest takich aspektów, które na przykład biorę też od Roberta. Robert świetnie zachowuje się w polu karnym, gdzieś tam szuka zawsze pleców obrońcy i się cieszę, że Polak dołączył do Wilków. To jest ta sama dyscyplina, ale jednak troszeczkę się różni gdzieś tam właśnie w kwestii pieniężnej, ale mam też takie koleżanki, które gdzieś tam muszą jeszcze grają, ale też muszą uczyć w szkołach, czy też być trenerką gdzieś w tym klubie, w którym grają. Grają na najwyższym poziomie. Mam nawet przykład naszej bramkarki Almut Schulz, która urodziła dwójkę bliźniaków. To w szatni męskiej, no to jest problem. W szatni kobiecej nie ma z tym najmniejszego problemu. Jesteśmy bardzo tolerancyjne.